Dzisiaj przygotuję smaczną kapustę z dodatkiem kolorowych warzyw. Jest to doskonałe uzupełnienie, no zwłaszcza dań mięsnych i dobra alternatywa dla surówek podawanych na zimno. A zatem będziemy potrzebowali, no ja mam tutaj takie dwie główki kapusty stożkowatej. Jest to kapusta, która pojawiła się na naszym rynku kilka lat temu i zdobywa coraz większą popularność. Kapusta ta charakteryzuje się tym, że jest delikatna, ma słodki smak, liście są kruche i soczyste. Ponieważ mamy tutaj dwie kapusty, więc dodamy do niej taką solidną porcję papryki. Ja tutaj mam paprykę w trzech kolorach, no żeby nasza kapusta też, oprócz tego, żeby dobrze smakowała, to była również kolorowa i bardzo zdrowa. Mam tutaj jeszcze trzy pomidory. Naszą kapustę będziemy gotować w bulionie, to wykorzystamy około pół litra. Dodamy również dwie cebulki. Mam pokrojoną już w drobną kosteczkę. Na koniec zaprawimy naszą kapustkę trzema łyżkami, 3-4 łyżki śmietany. I oczywiście przyprawy, tradycyjnie sól, świeżo zmielony pieprz i dodamy jeszcze łyżkę przyprawy Smakosz Ekstra. Zaczynam od poszatkowania kapusty. Oczywiście usunęłam kłąba. Pomidory zalałam wrzątkiem, żeby skóra lepiej nam zeszła. A teraz zabieram się za krojenie papryki w takie paseczki. Oczywiście wcześniej usunęłam gniazda nasienne. Z pomidorów usunęłam skórkę. Poszło mi to bardzo łatwo, ponieważ wcześniej sparzyłam je wrzątkiem. I kroję teraz na taką drobną kosteczkę. Wszystkie składniki mam już przygotowane. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda letnio, choć mamy jesień za oknem. Tutaj mamy takie kolorowe barwy. Za moment wstawiam kapustkę. Będę ją gotowała około 30-40 minut do miękkości. A zatem zalewam bulionem, żeby nam kapusta się nie przypaliła. Daję cały bulion i stawiam na płytkę oczywiście i na wolnym ogniu będę gotowała. Garb przykrywam pokrywą i jak kapusta odrobinę zmięknie, wtedy doprawię smakoszem ekstra. Na rozgrzany olej wrzucam cebulkę, odrobinkę posolę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, odrobinę zwiększę gaz i wrzucę papryczkę. Wszystko dokładnie wymieszam i będę podsmażała kilka minut do momentu, jak nam papryka odrobinę zmięknie, będzie taka al dente, ponieważ jeszcze będzie gotowała się później w kapuście, więc za miękka być nie może. Papryka jest już gotowa, a zatem wyłączam gaz. Zaglądam do kapusty. Widzicie, że już kapusta zmiękła, a zatem dorzucam pomidorki. Doprawiam świeżo zmielonym pieprzem. Takie dwie szczypty soli, bo mamy tutaj taką dosyć dużą porcję. I teraz jeszcze łyżka smakosza ekstra. Wszystko przemieszam. Dorzucam zawartość patelni. Wymieszam wszystko i będę jeszcze gotowała około 10-15 minut. Wtedy doprawię naszą doskonałą kapustę śmietaną. Kapusta jest już gotowa, a zatem przyszedł czas, żeby zaprawić śmietaną. Do śmietany wlewam kilka łyżek wywaru
a to dlatego, żeby śmietana nam się nie zważyła. Oczywiście, jeśli ktoś woli wersję light, nie musi zaprawiać, ale taka naprawdę smakuje ze śmietanką, smakuje naprawdę bardzo dobrze. Ja tutaj dodałam takie 4 niepełne łyżki śmietany, a zatem na taką porcję to nie jest za dużo. Śmietanę dodaję po łyżce i mieszam. Ładnie nam się rozprowadza. I już. Wszystko dokładnie wymieszam. I jeszcze 2 minutki i kapustę mam już gotową. Kapustka jest już gotowa. Wyłożyłam do salaterki. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Bardzo kolorowa, ale też zaręczam, że bardzo dobrze smakuje i tak jak powiedziałam, jest to doskonały dodatek do wszelkiego rodzaju dań mięsnych. Gorąco polecam i życzę smacznego.